Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, paczka od, nie pamiętam, pamiętasz Dawid od kogo, nie? Od Dawida. Kolejna paczka i tak mówię, nie wysyłaj, wyślę, bo mnie ktoś tam prosił, bo będą powłoki. Bo mam fajną pianownicę, no i jest taki niereformowalny trochę jegomość, trzeba będzie to zmienić, nie wiem jak, a może jego się nie da już zmienić. Tak czy tak, dziękuję bardzo oczywiście za paczkę. Oj, ale burdel, co? Przed chwilą otwierałem paczkę The Turnera. Nie wiem, czy film już był, czy będzie, ale chyba był. Okej, dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Ale pokleił. Crystal Infinity. Słuchaj. O, zapakowane. Powłoka, super. Gruba sprawa. Kolejna powłoka. Kurczę, będzie co kłaść. Patrz, co my tu mamy. Ja cię nie mogę. Trzy powłoki. Osoba, która jest, nie wiem, przedstawicielem lub właścicielem tej firmy, kontaktowała się ze mną chyba. Tak, ale stwierdziła, że... Tajerszaj. No po co taka butla? No nie mogłeś coś przelać, Dawid, kurczę. Dziękuję. I stwierdziła, że lepiej będzie, jak wyślę to zdecydowanie Dawid. No dobrze. I znowu, no kurczę, patrz. Interior detailer, no. Po co takie butle? Ale tu jest ciekawa opcja. China? Chyba China. Słuchaj, pianownica. Pstryk. Trochę tu będzie bałagan. Pstryk. Ale jeszcze tłusta do tego. No, wygląda to zacnie. Będziemy testować. Będziemy porównywać z pianownicą PA oczywiście. Od China pewnie. Tak. Yang Ring Technology, kurcze. Ciąg. Ping, pong, pęk. O, tak może. Dobra. Wężyk. Sztywny. O Jezu. Tragedia. Sitko jest. Syfu nie zaciągnie. Butelka wygląda na razie fantastycznie, przezroczyście, ale to się zmieni z ilością chemii i obtarć. Słuchaj, bomba. Przekręcamy. Mamy tak. O. A, tu jeszcze. A, widzisz. Tu jest słabo dokręcona. Kurde. A nie. Przepraszam najmocniej. Tutaj sobie ustawiamy po prostu. Raz i dwa. Ona ma się tak tutaj ruszać. Naklejka, no to się już wiadomo, że się już odkręca. Tak, tutaj tak ma być widocznie. Oho, mistrzu. Czy ja mam tą przejściówkę? Mam. Dobrze. Już się przeraziłem, że będę musiał kombinować. No dobra. To wkładamy, tu pewnie ma być. Dobra, siedzi. Plus jest taki, że ma szeroki wlew, jeżeli chodzi o pojemnik. To jest raz. No kiedyś trzeba będzie ją pewnie serwisować. Koraczek już czuje, że trzeba śrubkę dokręcić. Tak jest. No standardowo, no chińskie. Zobaczymy jak długo. PA u mnie, słuchaj, mam już jedno z 7, drugie chyba 5 lat. Bez zarzutu. Nic się nie dzieje. Kompletnie nic. Obawiam się jeszcze jednej rzeczy. A nie. Że jak mi to upadnie, czy to się rozbije. Nie powinno. Lepiej, żeby nie upadło. Wykonanie? No niby dobrze. No niby jest okej. Słuchaj, tutaj tak jak widać, końcóweczka tu jest jak w PA. To samo. Tu się nic nie zmienia. Jak w PA. Ostatnio Dawid mi wrzucał film. Pokazywał, jak to czesze. No... Ładna piana, gęsta, ale to wiadomo, że z PA też zrobisz budyń. Nie ma problemu. Zobaczymy, jak tu... O, to się rusza. Tu trzeba będzie śrubeczkę dokręcić. No dobra, słuchaj. Dziękuję, Dawid, za paczuszkę. Pobawię się i zwrócę. Chyba, że mi się spodoba, to zapłacę. To też, pobawię się... A, jeszcze nie wąchałem tego. Tak przeciągam, gadam o pianownicy bez sensu. Nabijam minuty. Jak to ja? Taki gaduła trochę jestem, no ale co zrobić tak. Niepoprawny politycznie,
Miotkiem nie jestem, ale gadać lubię, no. O, świeżutkie. Bez emocji. Takie nic. Kompletnie nic, naprawdę. Dno i wodorostu. Tire shine. No taki kisiel. Shake. O, panie, zapakowane. Dobra, wąchamy. Świeży towar. O, już czuję. O, zajebisty shake. No to ciach. O, cudownie pachnie, słuchaj. Fantastycznie. Zajebiście. Dobra, będziemy badać. No dobra, z mojej strony wszystko. Jeszcze raz, Dawid, dziękuję bardzo. Pozdrów tam ekipę. Wszystkich wyjadaczy. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!